Halo? Halo? Oj, szukałam was wszędzie. Sorry, że przeszkadzam, ale muszę powiedzieć wam coś ważnego. To znaczy? No bo słyszałam, jak Alex rozmawia z Carmine i jest wściekły, bo bija była u Marcosa. Alex mówił Carmine, że się zemści. Marcos wyrzucił go z imprezy, ja go o to nie prosiłam. Oby nie zrobił czegoś przeciwko Celeste i Kiarze. Albo tobie. Pójdę z tobą na imprezę. Nie zostaniesz sama. Nie, nie, Manuel, nie idź. Alex jest wściekły, naprawdę. Tak będzie lepiej. Inaczej możesz wszystko pogorszyć. To prawda, Mara ma rację. Manuel się nagrał. Puszczaj. Nieważne, kto nas chce rozdzielić. Nikomu się nie uda. Będę na Cybergoldzie. Chcę cię zobaczyć i skończyć naszą rozmowę. Ale jaką rozmowę? Wiecie, dziś już prawie się pocałowaliśmy. Co? Jak to się stało? Ja chcę wiedzieć. Ale nie ma o czym opowiadać. Brakowało sekundy, ale Mara nam przeszkodziła. Co robisz? Jestem w swoim domu, więc nie muszę ci się z niczego tłumaczyć. Mam gdzieś co robisz, ale nie grzeb mi w rzeczach. Nie waż się przychodzić na Cybergold. Na mnie te groźby nie działają, Alex. Zostaw Bije. To przez nią Marcos odwołał mój występ. Co jest? Manuel ciągle broni Urkizów. Chce iść na Cybergold, bo jest zakochany w Bii i Urkizie. Normalnie nie wierzę. Myślałam, że zrozumiałeś, czego chcesz. Zniszczyć tę rodzinę? Obiecuję. Jeżeli się z nią zobaczysz, to możesz nie wracać do domu. Nie. Przyszedłeś. Mówiłem, że nie pozwolę, by nas ktoś rozdzielił. Tyle ci chcę powiedzieć. A ja tobie. Cudownie było usłyszeć, jak śpiewasz. Wiem, że to dla ciebie ważne. Myślałam, że nie przyjdziesz. Chciałem tu być. Zobaczyć cię. Skończyć rozmowę, którą zaczęliśmy. Ja tak samo, ale nie chcę, żebyś dla mnie ryzykował i miał więcej problemów z rodziną. Dla minuty z tobą zaryzykuję wszystko.